Zadanie ósme. Podpunkt A. W pewnej klasie N uczniów ma jednego brata, czyli nie wiemy, ilu tych uczniów jest. Tych uczniów jest N uczniów. I oni mają po jednym bracie lub po jednej siostrze. Czterech uczniów mniej ma dwoje rodzeństwa. Czyli czterech uczniów, czyli o czterech uczniów mniej, czyli taka grupka. I ta grupka ma podwoje rodzeństwa. A ilu tych uczniów jest? Tutaj mieliśmy N uczniów. To tutaj będzie tych uczniów ilu? A ja już może nie będę tego do końca poprawiał. Tutaj będzie uczniów N minus 4. I dalej co mamy? A dwóch uczniów ma troje rodzeństwa. Dwóch uczniów. Czyli ci mają po jednym, ci mają po dwoje rodzeństwa, a tu po ma troje rodzeństwa, ta dwójka uczniów. I teraz, ile w sumie oni mają rodzeństwa, uczniowie tej klasy, oczywiście bez uczniów tej klasy, no to trzeba tutaj to wszystko zliczyć. Ta grupa uczniów, ile ma rodzeństwa? Ano, ta grupa będzie miała rodzeństwa N razy 1, czyli N. Ta grupa będzie miała N minus 4 razy 2, czyli 2 razy N minus 4. Ta grupa ostatnia będzie miała rodzeństwa, no tutaj najłatwiej 2 razy 3 to jest 6. Tak więc tutaj w zasadzie od tej grupy powinniśmy zacząć. I ile jest w sumie rodzeństwa? No to trzeba te trzy liczby dodać. No to dodaję. Czyli n dodać 2 w nawiasie n minus 4 dodać 6 równa się n plus 2n minus 8 plus 6. To się równa, no tu już samodzielnie może sobie dokończycie sam. Ósme b. Długość prostokątnej podłogi jest równa a metrów, czyli mamy prostokątną podłogę. Długość jest równa a metrów, a szerokość jest o 1,5 metra mniejsza, czyli będzie a minus 1,5. Ile będzie wynosiło pole, czy powierzchnia tej podłogi? Ano to jest wzorek długość razy szerokość, czyli a długość razy szerokość, czyli a minus 1,5. To jest wzorek na pole. I teraz na powierzchnię tej podłogi, czyli powierzchnię, czyli ile tutaj? I metr kwadratowy kosztuje 45 zł. I ile my zapłacimy? Jak koszt obliczyć? Koszt będzie równy, no co wystarczy zrobić? Wystarczy tę liczbę pomnożyć przez 45, czyli 45 razy a razy a minus 1,5. No oczywiście w zapisie może to wystąpić bez znaków razy, czyli w ten sposób. To jest podpunkt B. No proszę jeszcze tu sobie zerknijcie chwilkę i za chwilkę już zadanko w podpunkcie C.
No dobrze, podpunkt C. Film Zawód Leona. W kinie Bajka obejrzało X osób. Film ten szczególnie podobał się dzieciom. Stanowiły one 80% wszystkich widzów. Czyli 80% X-a dzieci. 20% X-a dorośli. 80% X-a w jaki sposób możemy łatwiej przedstawić? W ten sposób. 20% X-a w ten sposób. Czyli tyle było dzieci, a tylu było dorosłych. Wiemy, że bilet dorosłych kosztował 12 zł, a dzieci kosztował 10 zł. Czyli jaki był przychód ze sprzedaży biletów na ten film w kinie Bajka? Czyli dzieci poszło do kina, tutaj ta liczba, i ta liczba poszła dorosłych do kina. Czyli to trzeba pomnożyć przez 10, a to pomnożyć przez 12. Czyli 0,8x razy 10 plus 0,2x razy 12. No oczywiście może być 10 razy 0,8x, to nic nam nie przeszkadza. To się równa... No a może to zostawmy. To już sobie samodzielnie dokończyć. Ale generalnie o ten zapis tutaj najbardziej chodzi. No oczywiście możemy to doprowadzić do prostszej postaci, ale w tej chwili tutaj może na tym zostawmy. Podpunkt C. Podpunkt D. Mamy 5 litrów dżemu. 5 litrów. I ten dżem umieszczamy w X słoikach o pojemności 0,3. I w Y po 0,25. Y słoików. I pytanie jest, ile dżemu się nie zmieściło? No oczywiście, no to jest troszeczkę takie też zadanko tutaj abstrakcyjne, ale generalnie tutaj wybiegając, po prostu no gdybyśmy w 10 słoików mieli po 0,3, to by się zmieściły 3 litry, czyli zostałoby 2 litry. No jest powiedziane, większość dżemu się nie zmieściła, no ale oczywiście nie wiemy, czy to będzie litr, czy 2 litry, czy 1,5 litra, czy jeszcze jakaś liczba inna opisująca. Wiemy, że ten dżem tutaj po prostu w tych pojemnikach umieszczono. I teraz pytanko, ile jest w tym pomieszczeniach razem dżemu? W tych pojemnikach jest 0,25 razy Y. W tych pojemnikach jest 0,3 razy X. I pytanko teraz, ile go zostanie? No, rozlano go 0,25 Y, no może ja napiszę 0,3x jako pierwsze, tyle rozlano razem. No i 5 odjąć to, no to mamy po prostu gotowe tutaj rozwiązanie. Czyli gdybyśmy sobie chcieli ewentualnie troszeczkę bez znaków mnożenia, bo to jest oczywiście mnożenie, to by był wynik 5 odjąć. No, a ja bez razy, a i tak to razy napisałem. Podpunkt E, może ja tutaj już bym zaproponował, żebyście samodzielnie sobie obliczyli. I teraz zadanko, sprawdź, czy umiesz. Wyrażenie pierwsze, 2P w nawiasie R plus P. Odjąć 2R, w nawiasie napiszę też R plus P, sobie zmienię kolejność, oczywiście
kolejność dodawania nie wpływa na wynik. Tu jest oczywiście mnożenie. Tu jest pierwszy człon wyrażenia algebraicznego, tu jest drugi człon. Co jest wspólnego? Jaki wspólny czynnik występuje w tym mnożeniu i tutaj? Ano, ten czynnik występuje wspólnie, ten i ten. Czyli co możemy go zrobić? Wyrzucić przed nawias. Czyli będzie R plus P, a w nawiasie co zostanie? 2P. Odjąć 2R. Czyli mamy tu pierwsze zadanko. Sprawdź, czy umiesz. I może jeszcze tutaj zrobię szybciutko zadanie trzecie. Sprawdź, czy umiesz. A mianowicie mamy zamiast A podstawić minus 3 i zamiast B podstawić 2. I które z podanych wyrażeń algebraicznych przyjmuje dla A równego minus 3 i B równego 2 wartość ujemną? No to przepiszmy sobie pierwsze wyrażenie algebraiczne, czyli mamy w podpunkcie A. A razy A plus B odjąć 3 razy A równa się. Tak? Mamy przepisane? I zamiast A musimy podstawić minus trójkę. Czyli minus 3, minus 3. Zamiast B dwójkę, zamiast A minus trójkę. No tu jest oczywiście jak mnożenie, to już trzeba zamknąć w nawiasie. Tu ewentualnie już inne nawiasy są zbędne. No i cóż, to się równa minus 3 razy, no oczywiście to działanie wykonujemy jako pierwsze w nawiasie, czyli będzie minus 1, minus 3 razy minus 3. To się równa, z tego działania wynik wyjdzie 3, z tego działania wynik wyjdzie plus 9, czyli to się równa 12, czyli tutaj będzie wartość dodatnia. No to sprawdźmy w podpunkcie B. W podpunkcie B mamy minus 2 razy A razy B plus pierwiastek z B. Zamiast A podstawiamy, przypomnę, minus trójkę razy B, czyli razy 2 plus zamiast B dwójkę. To się równa z tego mnożenia połączonego wynik wyjdzie minus 2 razy minus 3 jest 6 i 6 razy 2 12 plus pierwiastek z 2. No ta liczba jest z pewnością liczbą dodatnią. No jeszcze chwilkę sobie zerknijcie na to. No dobrze. Podpunkt C. Przepiszmy szybko. 5a plus b plus 4. No i podstawiamy. 5 plus 4 na razie bez zmian. Zamiast A minus 3, zamiast B 2. To się równa. No pierwsze działanie, które trzeba wykonać, no oczywiście to tutaj w mianowniku. Czyli wszystko bez zmian, tylko zamiast tego liczba minus 1 plus 4 równa się. Teraz to działanie, wynik minus 5 plus 4 równa się minus 1. No i mamy rozwiązanie tutaj zadania, czyli w podpunkcie C wartość wyrażenia jest liczbą ujemną. No oczywiście do ciekawości jeszcze może szybciutko rozpiszę D. Mamy 1 minus B razy 2 razy A plus 3 razy B. No i to się równa. No oczywiście ja tutaj tylko zdążę podstawić. 1 minus zamiast B dwójka, dwójka, zamiast A minus trójka. Oczywiście to działanie jako pierwsze trzeba wykonać. Tu wynik wyjdzie minus 6, tu wyjdzie 6, minus 2 razy 1, tu 0.
1 minus 2 razy 0 to się równa 1, odjąć 0 równa się 1, czyli wartość